Siemanko wszystkim, z tej strony Pęczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem troszeczkę sobie pogadam, bo chciałem odnieść się do aktualnej sytuacji na rynku w ogóle w FIFA, odnieść się do kart Team of the Season, które są teraz dostępne i do price ranges, które zostały, no powiedzmy, że od niedawna wprowadzone, tak, bo są wprowadzone dopiero w tej FIFA i to nie od początku jej istnienia, a dopiero od kiedy były price ranges, od marca? Coś takiego. I z jakim problemem się borykam? Podejrzewam, że nie tylko ja, ale każdy gracz FIFA 15 się z tym boryka. Chodzi mianowicie o sprzedaż zawodników i w ogóle dropienie tych zawodników, tak? Bo no nie ukrywajmy, nadal można kupować końce i ci więksi youtuberzy, którzy mają sponsorów, nadal je zdobywają. Ci, którzy no nie mają dostępu do sponsorów, po prostu je sobie kupują, przelewają sami albo nadal sprzedają zawodników, co jest troszeczkę mniej opłacalne, ale nadal jest możliwe i nie jest to w 100% utrudnione. Na pewno nie jest to niemożliwe. Ale przejdźmy właśnie do takiego, powiedzmy, uczciwego zarabiania końców, czyli jeżeli wydropi wam się coś, przypuśćmy, że cały rok zbieraliście na Team of the Season, bo co jak co Team of the Week no jest kompletnie losowy, tak, i może się zdarzyć, że dobrzy zawodnicy będą raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Jeżeli chodzi o Team of the Season, jest to pewny dostęp do bardzo dobrych kart, tak samo jak Team of the Year, tylko że w Team of the Year no, te karty nie dropiły się jakoś srogo, że tak powiem, nie można było ich trafić z łatwością. Ludzie wydawali po kilkadziesiąt milionów i trafali jedną lub dwie karty. Tutaj, jeżeli chodzi o Team of the Season, sami dobrze wiecie, że dużo łatwiej trafić na dobrą kartę, zwłaszcza jak były to z community, to sypało się tych niebieskich kart od cholery. Z BPL też sypało się dużo, teraz mam wrażenie, że z Bundesligi troszeczkę to ograniczyli, chociaż widziałem, że ludzie też dropią ich sporo, więc po prostu możliwe, że ja miałem ostatnio mniej szczęścia w tym pack openingu. Ale teraz przypuśćmy, że właśnie ktoś oszczędzał cały... Nie wiem, ile można przez te kilka miesięcy grania w FIFA oszczędzić. Jeżeli ktoś się zna na tradowaniu, to podejrzewam, że dużo, ale taki zwyczajny gracz, to podejrzewam, że jeżeli oszczędził milion, to jest bardzo dumny z siebie. Cała rodzina jest z niego dumna, podejrzewam. Najmniej jego dziewczyna, bo pewnie widywała go tylko godzinę w miesiącu. Akurat wtedy sobie odpuszczał granie w FIFA i powiedział, ach, przez tą godzinę spotkam się z ludźmi, najwyżej tam stracę kilka tysięcy. Więc tacy ludzie, którzy oszczędzali sobie na Team of the Season, jakoś grając turnieje i tak dalej, otwierali sobie te paczki, no jeżeli otwierali paczki po 100 tysięcy albo 50 tysięcy, to bardzo szybko wyzbili się tych końców, ale przypuśćmy, że trafili sobie Santiago Cazorla. I wejdźmy teraz do mojego klubiku. No ja tu mam trochę tych dobrych zawodników, akurat Santiago Cazorla jest prawie pierwszy, jest drugi w pierwszej trójce najlepszych zawodników tutaj, jeżeli chodzi o informy i tocy, i trafił Santiago Cazorla. Ja ostatnio trafiłem trzech Santi Cazorla, no jednego oczywiście wrzuciłem do klubu, dwóch próbuję sprzedać. I teraz jaki jest problem? Pamiętacie, jak się cieszyłem, że jeden Cazorla to jest prawie pół miliona, czyli tak naprawdę zwrócił mi się pack opening? Na pewno to pamiętacie. I co? Jak to teraz wygląda? Wchodzimy sobie w wystaw na licytację. Cena wywoławcza Cazorli spadła do 240 tysięcy. 240 tysięcy za zawodnika, który ma 90 overalla i nie jest już dostępny w paczkach i nigdy nie będzie, tak? Był dostępny przez tydzień. No lekko mówiąc jest to... nie wiem jak to określić, jest to głupie, bez sensu, idiotyczne, bo dropią nam się naprawdę rzadcy, niesamowici zawodnicy. Cazorla zbiera świetne oceny od graczy FIFA, bo naprawdę gra się nim znakomicie, ma bardzo dobre statystyki. A mimo to jego cena została no bardzo, bardzo obniżona i w tej chwili cena wywoławcza Cazorli jest zbliżona do ceny wywoławczej Suareza, który jest dostępny cały rok i ma niższy overall i jest zwykłą, błyszczącą, złotą kartą. No to jest po prostu jakaś paranoja. Człowiek cieszy się, że zrobi bardzo dobrą, niebieską kartę, wchodzi w price ranges, jeszcze jest w miarę znośna na początku, a potem przez to, że jest dużo tych zawodników po cenie minimalnej wystawionej na rynek, po cenie minimalnej, która nie jest ustalona przez rynek, tylko jest ustalona przez EA, przez to EA znowu obniża cenę tego zawodnika i w końcu ta cena dochodzi do no naprawdę tak niskiej, że aż człowiek łapie się za głowę i mówi, jak to możliwe, że tak dobry zawodnik, który w poprzedniej FIFA kosztowałby naprawdę dużo, dużo, dużo więcej, teraz kosztuje 240 tysięcy, a najśmieszniejsze jest to, że mimo, że jest, powiedzmy, tak tani, to i tak się nie sprzedaje. I tak się nie sprzedaje. No, wiadomo, że
Jeżeli nie byłoby price ranges, to ta cena też by spadała, bo no im więcej jest zawodników na rynku, to ta cena spada, ale ona nie spadałaby z pułapu 400 tysięcy, tylko spadałaby z pułapu, nie wiem, miliona, półtora miliona, tak? Bo to jest tego typu, tej klasy zawodnik, że no ta cena startowa, za którą ludzie by go wystawili na rynek, byłaby dużo, dużo, dużo większa. I tych przykładów mogę dać naprawdę wiele. Thiago Silva, z którego się cieszyłem, że kosztuje prawie milion, jak go wydropiłem, teraz kosztuje 380 tysięcy. I oczywiście wchodząc na rynek za 380 tysięcy jest ich wystawionych, podejrzewam, kilkadziesiąt. Więc jest to kolejny zawodnik, którego nie da się sprzedać. Dalej mamy Verratiego, z którego też się bardzo cieszyłem. Wystaw na licytację, na początku kosztował 370 tysięcy cena minimalna, teraz kosztuje 150 tysięcy, tak? Zawodnik, który już od 2 tygodni nie jest dostępny w paczkach, zawodnik, który pewnie będzie dostępny w Team of the Season League One, ale będzie, tak? On nie jest już dostępny w paczkach, a jego cena kształtuje się na poziomie 150 tysięcy i oczywiście się nie sprzedaje, tak? Tych przykładów możemy podać naprawdę bardzo dużo. Możemy sobie przejść też do klasycznych zawodników. No tutaj Bellarabi to też jest taki przykład zawodnika, którego cena spadła. Ale zobaczmy sobie jeszcze na przykład właśnie. Mamy Team of the Season Erkin. Jest to karta z Team of the Season Community. I możliwe, że już nie będzie nigdy dostępny, tak? Wystawiam go na licytację 16 tysięcy za niebieską kartę i zobaczcie na jego statystyki. Są naprawdę bardzo dobre, mało popularna liga, ale to jest dobry zawodnik. I kosztuje 16 tysięcy. Zawodnik, którego nie ma. Natko, sami widzieliście w moim odcinku, jak on świetnie gra. 10 tysięcy. 10 tysięcy za takiego defensywnego pomocnika. Przejdźmy sobie dalej, żeby jeszcze uświadomić sobie, jak słabo to wygląda. Mamy Suareza, zawodnik, który w ogóle przed price ranges kosztował milion. Milion. Teraz, przez to, co się dzieje na rynku, mamy 208 tysięcy za Suareza, którego też nie da się w żaden sposób sprzedać, bo wszyscy wystawiają go za te 208 tysięcy. No 209, tak, to jest cena minimalna. Kup teraz. I wszystkie Suarezy praktycznie na rynku kosztują 209 tysięcy. I tak możemy naprawdę wymieniać bez końca. No Ribery, najlepszy lewoskrzydłowy z ligi niemieckiej. Wystawiamy na licytację, cena minimalna 80 tysięcy. 80 tysięcy Ribery. Jeszcze taka druga rzecz, którą też zauważyłem ostatnio. Nie dość, że widełki cenowe spadają ceny piłkarzy, to jeszcze te widełki są bardzo ograniczone. No zobaczcie, tutaj mamy Hazarda za 68 tysięcy, a maksymalna cena 114 tysięcy, więc te widełki kształtują się tam w okolicach 40-50 tysięcy. Jest taka tylko rozbieżność, a nawet ostatnio trafiłem na Informa, którego chciałem sprzedać i jego widełki cenowe były takie, że jego cena minimalna to była 10 tysięcy, a jego cena maksymalna to była 10 tysięcy. Więc zgadnijcie, za ile można go było wystawić. Za 10 tysięcy. Więc tak to wygląda. No, tacy zawodnicy typu Lam, to już, no, jeszcze niedawno można go było wystawić za cenę minimalną 7 tysięcy, teraz już jest za 750 i jak się porówna jego cenę, to pewnie za ile on może się sprzedawać? Za 3 tysiące, no właśnie, za 3-4 tysiące sprzedaje się Filip Lam. Jeden z najlepszych defensywnych pomocników w FIFA jest warty 3 tysiące. Więc spoko. I teraz jak to się ma właśnie do, powiedzmy, takiego legalnego zarabiania? Mamy te paczki, teraz jakie są paczki, ja w ogóle ostatnio troszeczkę mi umknęło, jakie są paczki, ale mamy paczki za 15 tysięcy, chyba promocyjne, za 25 tysięcy, tak? Szansa na wydropienie jakiegoś wysoko ratingowego gracza nie jest wysoka, bo nie jest wysoka, taka jest prawda i ostatnio chyba nawet takich graczy jak Suarez, Ribery, Neymar i tym podobne trudniej jest wydropić niż niebieskie karty, ale wydropienie nawet właśnie Filipa Lama, Modricia, czyli to już są dobre karty, które naprawdę potrafią, że tak powiem, kopnąć piłkę, one nie zwracają wam nawet paczki. I to nawet za tej paczki za 5 tysięcy, tej najtańszej paczki, na którą zbieraliście długo, 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 nie zwróci wam. Po prostu nie ma takiej możliwości. Tak, kupowania FIFA pointsów nie będę dotykał, przejdźmy sobie jeszcze do bardzo ciekawego elementu, jakim są turnieje. Pomijając fakt, że znalezienie przeciwnika w turniejach często trwa tak długo, że można sobie zaparzyć 3 kawy, zamówić pizzę i zjeść tą pizzę i może wtedy uda się znaleźć przeciwnika, ale mamy tak, tarcza mistrzów,
turniej, który jest dostępny non-stop, można nim grać jakimkolwiek zespołem, 2000 monet. Czyli jeżeli dochodzicie do finału, to czekajcie, aż to sobie odpalę. Mamy tak, mamy 4 mecze. W każdym meczu dostajemy powiedzmy te 500 końców, czyli 2000, czyli 4000 monet za tarczę mistrzów. Nie starczy wam nawet na najtańszą paczkę złotą. A no nie ukrywajmy, te turnieje gra się tylko po to, żeby dostać hajs. Mamy oczywiście te turnieje sezonowe, teraz mamy Bundesliga, Team of the Season i to jest liga arabska chyba, tak? Team of the Season. 7000 monet tam mamy, czyli powiedzmy około 9000 monet za ten turniej uda się zebrać, plus paczka rzadkich zawodników. No są ludzie, którzy z tej paczki dostali coś dobrego. Ja z paczki turniejowej nie dostałem nigdy nic dobrego. 9000 monet to już jest coś, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że te 9000 monet zdobywacie no, po przegraniu sporej ilości meczów, to długo trwa, jeszcze dodając właśnie zebranie, znaczy wyszukanie przeciwników. No i są to jakieś tam turnieje, które wymagają od nas posiadania konkretnych zawodników. Są takie turnieje, które wymagają od nas kupno zawodników, a może się czasem okazać, że jeżeli kupicie tych zawodników, potem wygracie turniej, to wychodzicie na zero, tak? Bo no, jeżeli chcecie posiadać dobry team z Bundesligi, no to i przypuśćmy nie macie zawodników z Bundesligi, to spokojnie koszt uzyskania dobrego zespołu przekroczy 7000 monet i to nie będzie z tym żadnego problemu, więc no, zdobywanie monet jest trudne, dużej ilości monet. Nie macie żadnej gwarancji w tej chwili, że zawodnik, który wam się wydropi, zwróci wam w jakikolwiek sposób pack opening, bo to, że on jednego dnia jest wart 100 tysięcy, nie oznacza, że następnego dnia albo dwa dni później nie będzie wart 20 tysięcy, tak? Bo po prostu bez żadnego pojęcia ludzie z EA ustawiają te price ranges, zarówno cena maksymalna, jak i minimalna są bezsensowne, może maksymalna troszeczkę ograniczałaby ludzi przed wystawieniem zawodników po 15 milionów, ale cena minimalna jest kompletnie bez sensu, tak? Bo w chwili, kiedy mamy teraz Team of the Season i drop się tych zawodników naprawdę bardzo dużo, to ta cena musi spadać. No, nie ma innego wyjścia. Sami dobrze wiecie, że jak był Team of the Year i był crash na rynku, to można było zawodników, którzy byli warci powiedzmy 300-400 tysięcy, kupić za połowę tej ceny, ale oni się sprzedawali. Oni nadal się sprzedawali, to nie było tak, że ci piłkarze wisieli, tylko ustawiało się cenę niską i oni faktycznie się sprzedawali. I nieważne, czy to na potrzeby ludzi, którzy grali tymi zawodnikami, czy na potrzeby traderów, którzy potem po kryzysie na rynku sprzedawali ich drożej, nieważne, oni się sprzedawali. Teraz rynek stoi, tak naprawdę jedyny sposób na zdobywanie monet to jest granie jakichś meczy, granie turniej. Jeżeli chcecie otwierać te paczki, które są rzucane raz na dobę, po 25 tysięcy, po 50 i tak dalej, no to sami sobie policzcie, ile byście musieli rozegrać meczy, zarówno turniejowych, jak i zwykłych, żeby zebrać w ogóle na taką paczkę, żeby ją otworzyć. Nie mówię już tutaj o szansie wydropienia kogoś dobrego, potem jeżeli będziecie chcieli otworzyć kolejne paczki, sprzedać tego dobrego zawodnika, który wam wyleciał, no to nie jest to po prostu możliwe, a ten zawodnik, który wam się wydropił, będzie tracił tak szybko na wartości, że prędzej, jeżeli w ogóle, to kupicie FIFA 16 i zaczniecie grać od nowa, niż tamten zawodnik w ogóle będzie jakoś gratyfikował to wasze główne konto. To są takie moje małe wnioski i jeszcze odniosę się a propos tego, co powiedziałem, do moich pack openingów. Pojawiło się ich na kanale ostatnio dość sporo. Zauważyłem, że bardzo dużo ludzi otwiera. Taki dziwny preceder teraz też jest, że zwłaszcza zagraniczni youtuberzy kupują po prostu świeże konta doładowane końcami, otwierają paczki tylko dla widzów, potem nic z tymi graczami nie robią, tak, bo to są nowe konta, to one są tylko do otwierania paczek, potem ci zawodnicy no po prostu sobie gdzieś tam wiszą, tak?
Więc ja nie popieram otwierania paczek tylko dla otwierania paczek, tylko ja tych zawodników potem chętnie sobie wykorzystuję, buduję jakieś składy. Podejrzewam, że skład z BPL albo jakaś hybryda też się u mnie pojawi na kanale. W związku z tym, że końce są cholernie drogie, ciężko jest sprzedać jakiegokolwiek zawodnika. Myślałem, że to, co mi się wydropiło, te powtórki, pozwolą mi zarobić milion. Teraz okazuje się, że sprzedanie tych zawodników jest cholernie trudne i nawet jeżeli ich sprzedam, to wyjdę na około 600 tysięcy do przodu i to jeżeli price ranges się nie zmienią, a mogą się oczywiście zmienić kolejny raz, więc no nie będę miał tych monet za bardzo, żeby otwierać paczki. Dlatego też z Bundesligi już nie pojawi się ani jeden pack opening. Teraz będę sobie spokojnie i cierpliwie czekał na Team of the Season Serie A. Jak wiecie, jestem fanem Juventusu i liczę na to, że wydropi mi się jakiś zawodnik właśnie z tego klubu. Na pewno będzie jakiś w tocach, bo Juventus ma ze sobą świetny sezon. No w Lidze Mistrzów niestety nie udało się wygrać, ale kilku zawodników pokazało hard ducha, tak jak na przykład Buffon albo Pogba. Vidal wydaje mi się, że w każdym meczu pokazuje, na co go stać, jakim jest świetnym zawodnikiem. Więc mam nadzieję, że ci zawodnicy będą w Team of the Season. Będzie wtedy, zdobędę jakoś końcy, zrobię z jeden pack opening, może dwa, zobaczymy, ale jeden na pewno. A tak jak mówiłem już z innych lig, pack openingi raczej się nie pojawią, tym bardziej, że no żywotność tej FIFA powoli dobiega końca, mamy już czerwiec, kiedy wyjdzie FIFA 16, to tutaj no wiadomo troszeczkę ta FIFA umrze, zwłaszcza dlatego, że nie będą już nowe Team of the Week, nie będzie nowych paczek, będzie się mało działo, czy będzie mniej graczy, nie wiem, bo wydaje mi się, że FIFA 16 nie powinna być jakimś dużym sukcesem, a jeżeli będzie, to tylko dlatego, że ludzie będą kupowali, bo jest to FIFA. Ja raczej nie będę entuzjastycznie podchodził do FIFA 16 i bardzo prawdopodobne jest, że będę grał sobie w PES-a. No i dobra, to było tyle, jeżeli chodzi o tutaj moje wywody. Jeżeli też macie jakieś swoje własne przemyślenia i swoje własne uwagi dotyczące tego, co się dzieje aktualnie na rynku, to piszcie w komentarzach. Ja tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia.